nie grała od pół roku. Bardzo ze spotkania żeglarskiego tutaj w gminie Chmielno. Spotkałam tutaj młodych żeglarzy i młodych zapaleńców i starszych wiekiem, którzy jak widać pomimo wieku potrafią się cieszyć i wiatrem i żaglami. Bardzo zaimponowała mi sportowa postawa pewnej młodej załogi na kadecie, która przyjechała z Kamienicy Królewskiej. Jest to rodzinne pływanie. I chłopak, który miał zaufanie do swoich kuzynek i koleżanki, którym oddał swoją łódkę dużej wartości. Dorota się nazywam, z Gdańska. Ja sama nie pływam tu wyczynowo, ale miałam okazję startować na Old Boyu, na Omedze, razem z Adamem i Mariuszem. Nie wiem, jak tam nasze lokaty, bo to się okaże dopiero o godzinie 15, kiedy wręczone zostaną nagrody. No, cieszę się ze spotkania, z wiatru i pogody. No to dzisiaj pływaliśmy na regatach, tutaj na tej oto łódce. No, wygrywaliśmy na ostatnim miejscu, to prawda, ale było dobrze. Piotr Kostuch i Krzysztof Kostuch. Było dobrze, mieliśmy fatalny start, ale za to dzisiaj już wyspa była lepsza. Zabawa była super, no. Na co dzień zajmuję się redagowaniem, rozwijaniem portalu, który promuje tutaj turystykę na terenie Szwajcarii Kaszubskiej, tak. Adres w internecie szwajcaria-kaszubska.pl. Jednakże dzisiaj tutaj razem pływaliśmy i uczestniczyliśmy w regatach razem z Darkiem Starnikiem. Myśmy byli załogantami. Tak. Ja jestem Alek i to jest Jaś. Jan Kostek. Zdecydowanie atrakcji tu jest z roku na rok coraz więcej. Nie tylko turystyka, nie tylko sport, ale też wypoczynek, odprężenie. Jest gdzie coś zjeść, zasmakować oryginalnej kaszubskiej kuchni. Można kupić pamiątki z typowo tutaj kaszubskimi wzorami. Można też uczestniczyć w różnych wydarzeniach, które są inne niż w innych częściach Polski. Regaty odbywają się w zasadzie od założenia klubu, czyli już od ponad 25 lat. Od dwóch lat, od ubiegłego roku rozpoczęliśmy współpracę z żeglarskim pucharem Kaszub. W zeszłym roku startowały u nas jachty kabinowe. W tym roku oprócz jachtów kabinowych na naszym jeziorze wystartowały Omegi i klasa Open. Darek Kostuch, komandor klubu żeglarskiego Dulka. Tomasz Kulikowski, członek klubu, przewodniczący komisji rewizyjnej. Beata Więckowska, sekretarz klubu Dulka. Sędzia. I główny. Sędzia główny, tak. Joanna Stęcer, wicekomandor klubu Dulka. Wiesław Wardenski, członek klubu. I sędzia, wieloletni członek, założyciel klubu. I komandor. I komandor klubu. Dawny. Były. Dawny były. Aleksander Kostuch, załogant. I fotograf. I przyjaciel naszego klubu. W tym roku startowało 10 jachtów w klasie Open, 3 jachty w klasie Omega i 7 jachtów w klasach kabinowych. Łącznie było około 50 żeglarzy na naszym jeziorze. Thank you.
regat, trenerów, rodziców. Na podsumowaniu regat o Puchar Jezior Chmieleńskich. Pogoda dopisała, były bardzo dobre warunki do żeglowania. Główny organizator, gmina Chmielno, Goksir. To drugie regaty w cyklu żeglarski Puchar Kaszub, które odbywały się jednocześnie na dwóch jeziorach, na jeziorze Kłodno i na jeziorze Raduńskim Dolnym. Piękna pogoda była. Fajnie się pościgać. Trochę mieliśmy zabawy. Hubert Kurjańczyk. Wszystko spakowane, piersi skończyliśmy. Szybko się zabraliśmy, czekam na zakończenie. No chyba pierwsze lub drugie, jeszcze nie wiemy. Weronika Marszalik. Julia Zdrajewska. Dobrze, nie stanęliśmy, popłynęliśmy. Tylko trochę było ciężko postawić Genakera, bo było dość ostro. I trzecie miejsce. Pozdrawiam serdecznie, życzę udanych wakacji.